wyklasowane dno, że każda farba, która tutaj jest kładziona, ona się łuszczy i nie pozwala, że tak powiem, robić wodę z higieny samej nie trzeba. Puszczona była woda i trzeba zeskrobać na nowo, szybko pomalować, żeby nie było wszystko jak na taka pogoda była w miarę, trochę piskało i nie było ludzi i szybko to zrobili. Ale było dwa razy robione farbą faktycznie bardzo drogo i to samo, że po prostu ten łuszczy się, dlatego był beton faktycznie grany, dobry, to był. Ale nie ma problemu. Ale tyle lat, jak to był stolik, to ten beton na prawo się klasował. Boki i ten basen, tak, zawór został wymieniony, tamten basen wody w ogóle, ogólnie, no wiadomo, paruje woda, ale nie, dużo jest niedolewane. Aha, nie ubywa. Nie ubywa. I tutaj w sumie jest teraz basen, bo u pana chłopie to są te do skakania, to już zostało wycięte. Dla mnie jest dobrze, jest, dla mnie może jest bardziej bezpieczne. Czyli w tym duży bardziej ma. Dlatego, że dzieci to małe to tutaj. Tyle lat, bo Boże z nim. Ale ogólnie jak widzisz, to spadłem, nie, się to ja, się no to różnie bywa. To w tym momencie. I teraz następna sprawa. Słuchajcie, drodzy państwo, tutaj pęka to wszystko. Ono jest wiadomo w jakich latach i to trzeba to wyciąć. Dopuścić to trzeba po prostu zlikwidować. Tak, tak, no, bo inaczej. I tam jest barierki też źle były zrobione, bo nie mogły być szparnie. Ono powinno być zrobione no, tak, po prostu taka plastik i to, żeby tam... Ale kiedyś plastiku nie robili, robiliśmy za no tak, ale drodzy państwo. Mamy. Wiadomo, że tyle lat i jakoś tam było bezpiecznie, ale to komuś się to nie spodobało. Prawdopodobnie nadzór budowlany, no nie wiem, jak się stosunkował do tego, prawdopodobnie by mogli nie dozwolić. Trudno jest powiedzieć. I ja też uważam, żeby przygotować zjeżdżalnia. Raz, że to jest dla bezpieczeństwa. To jest niebezpieczne. No. A tutaj widzę pęka, to było łatane już, nie? Nie. Takie ustawiane są wszakie. Nie, to jest delatacja, proszę pamiętać, nie delatacja. A to jest taka, to jest bardzo szeroka.